pamiętasz, ile to już lat na muzycznej scenie? 20. 20. A czy pamiętasz początki swojej 20-letniej kariery? Pewnie, że pamiętam. Pamiętasz. Zapytam w ten sposób, czy gdybyś dzisiaj zaczynała od początku i byłabyś nikomu nieznaną dziewczyną, która chce i potrafi śpiewać, wzięłabyś udział w jednym z programów telewizyjnych typu Idol, Must Be The Music? Nie wiem, bo wydaje mi się, że do wzięcia udziału w takim programie potrzeba ogromnej determinacji. Tej mi nie brakowało, ale też wydaje mi się też totalnej odporności psychicznej, a ja tego nie miałam i nie wiem, czy umiałabym sobie poradzić tak jak teraz ci młodzi ludzie radzą sobie z krytyką. Chociaż to też są znaki czasu. Nasza mentalność też się przeobraża, tak? Więc może gdybym teraz miała 20-18 lat, byłoby to dla mnie normą i być może ta determinacja, którą wtedy czułam, też by mnie popchnęła. To właściwie korzystałam z każdych otwartych drzwi i okien młodości, więc pewnie tak. I przeszłaś tą swoją drogę od poziomu najniższego do poziomu najwyższego, bo zaczynałaś udzielać... Ja mam nadzieję, że to nie jest jeszcze najwyższy poziom. Też mam taką nadzieję i tego życzę. Dziękuję. Jako właścicielka wytwórni, jak oceniasz rozwój przemysłu muzycznego w Polsce? Czy to nie jest trochę tak, że i zwycięzcy programów, i zespoły, które już istnieją, nie potrafią wykorzystać szansy, żeby zaistnieć na rynku światowym? Bo tak naprawdę, nie czarujmy, no chyba żaden polski zespół nie osiągnął światowej kariery. Żeby zaistnieć gdziekolwiek na świecie, trzeba najpierw się wypromować, a to kosztuje pieniądze, jakich nam się w ogóle nie śniło tu w Polsce, więc głównie to jest jedyny powód, moim zdaniem, dla którego polscy artyści ciągle pozostają w tej sferze cienia. Ponieważ ze względów artystycznych nie powinni mieć żadnych kompleksów. I ja bardzo wysoko oceniam talenty, jakie tutaj mam. Absolutnie. Twoje kolejne płyty, było ich w sumie 8? Być może, nie wiem. Być może. Czy to nie jest trochę tak jak z kolejnymi dziećmi? Które z nich kochałabyś najbardziej? Zawsze się kocha chyba to najmłodsze najbardziej, bo ono najwięcej wymaga też od nas tego poświęcenia, ale ja mam słabości do niektórych moich, może nie tyle płyt, co piosenek, ale rzeczywiście taką płytą, która moim zdaniem była świetna, a przeszła zupełnie niezauważalnie, była Jaka Jakaja. Nadal, kiedy słucham to, jeżdżę nieraz po świecie i słucham moich płyt z ludźmi z różnych zakątków, twierdzą, że jest to nadal płyta bardzo nowoczesna, chociaż powstała 12 lat temu. I chwilami wręcz jest za nowoczesna jeszcze. Także to płyta, z której jestem chyba najbardziej dumna. Niedawno odeszła Cezaria Ewora. Był taki moment, że zetknęliście się przy realizacji kilku piosenek, nie wiem, było chyba dwie. Jedna. Jak wspominasz pracę z bądź no, czołową śpiewaczką świata? Nie, no wspaniale, no cudowna przygoda. Moja duma nie tylko wynika z tego, że ona chciała ze mną zaśpiewać wspólnie, że chciała zaśpiewać moją piosenkę. To też jest dla mnie bardzo zacne. To piosenka, która została w świecie bardzo wysoko oceniona. Dzięki czemu też ja miałam swój epizod światowy. To naprawdę, no, i uważam, że w ogóle ja mam szczęście do fajnych ludzi. I to, że akurat spotkałam Cezarię, spotkałam Brygowicza, Teofilę Kantrę, mnóstwo naprawdę muzyków. I nadal mam cichą nadzieję, że to nie jest zamknięty epizod. Od twojej ostatniej autorskiej płyty minęły 4 lata. Tak? Już? Już 4, albo aż 4. Jak długo przyjdzie czekać fanom na kolejną autorską płytę? Nie wiem, ponieważ ja nie uważam, że była w obowiązku zapełniać sobą rynek. Mam co robić. Cały czas gram koncerty. Czasami wpadnie mi do głowy piosenka typu za późno i zaczyna istnieć. Na to, żeby zrobić całą płytę, ja zbyt poważnie w ogóle tego podchodzę, to ja potrzebuję czasu zwyczajnie, a ja tego czasu nie mam, bo ja jestem cały czas w rozjazdach i właściwie no, muszę nabrać trochę dystansu do mojego życia. Przyjdzie i pora na to. Póki co współpracuję z innymi artystami. Mam parę planów, również międzynarodowych, tylko myślę, że jeszcze nie czas, żeby tu opowiadać. W Polsce zdobyłaś bardzo wiele nagród przemysłu muzycznego. Czy może jest jeszcze jakaś, którą chciałabyś zdobyć, żeby... Nigdy nie robiłam tego, co robię, żeby zdobywać nagrody. To zawsze przychodziło samo. Wynikało raczej z
z wewnętrznej potrzeby wypowiedzi. A że nagrody, no cóż, nie ukrywam, że to jest bardzo miłe. To jest dla każdego miłe, ale to nie jest cel sam w sobie. Myślę, że czas na młodszych, żeby się sprawdzali i żeby się łachotali troszeczkę swoje ego nagrodami. Tak, ja nie mam ciśnienia. Czy na koniec mogłabyś pozdrowić użytkowników portalu Fakty Krutą? Fakty Krutą. Pozdrawiam bardzo serdecznie użytkowników Fakty Grudziące. Nazywam się Kaja.